O godzinie 20 odpalamy światełko do nieba. Tutaj już jest reflektor wielki, na środku są race. Ja tylko mam apel, wszyscy, którzy mają taką funkcję w swoich telefonach, niech nastawią sobie latarkę i równo o godzinie 20, a będzie to za 18 sekund, odpalamy również nasze latareczki, aby wzmocnić jeszcze to światełko. Zostało jeszcze 10 sekund. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Siema, Jurek Owsiak, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, po raz 25. Pomagamy najmłodszym oraz tym najstarszym. A ja teraz przekażę głos tutaj przedstawicielom ze Sztabu Miejskiego w Kołobrzegu, którzy powiedzą, czy mamy rekord, czy go nie mamy. Dobry wieczór Państwu. Teresa Łambucka, jestem dyrektorem Banku PKO S.A. na Łopuskiego. Pracownicy mojego banku od popołudniowych godzin pilnie liczą pieniądze, które Państwo tak hojnie obdarowywali tutaj nas. I moi, proszę Państwa, mamy rekord. Mamy na ten moment 105 milionów 822 tysiące. Następnym razem. No proszę Państwa, ja takimi kwotami mniejszymi nie obracam. No to stąd ta pobyłka. Jeszcze raz. Chciałbym podziękować wszystkim Państwu za tak liczne przybycie. Było was naprawdę wielu, a my dalej idziemy liczyć pieniądze, bo ten rekord będzie jeszcze większy. Dziękuję. Słuchajcie, jeszcze raz, 105 822 zł, a oni tam dalej liczą, bo te puszki ciągle spływają. No i jeszcze aukcje internetowe są, ciągle jeszcze można kupić fanty przekazane nam przez różne osoby. I to wszystko... Dzięki wam, wszystko dzięki wam. Bardzo wam wszystkim dziękujemy. Pokazaliśmy, że Kołobrzeg też potrafi. I poszły fajerwerki w górę. Wielkie dzięki za wasze serca, gorące serca, za to, że w tę styczniową niedzielę chce się wam wychodzić z domu, stać tutaj z nami, świętować, bawić się i oczywiście wspierać naszych najmłodszych oraz tych najstarszych, aby im było lepiej. Wielkie dzięki za to, mamy rekord i mamy świetny dzień za nami. Do zobaczenia, siema, dzięki.